Cześć moi drodzy, z tej strony Kasier, witam was serdecznie w kolejnym filmie z Dark and Darker. W tym filmie pokażę wam takie podstawowe rzeczy, które powinno się zrobić po wejściu na nową postać. Jeżeli jesteście nowi w tej grze, to myślę, że będzie to taki poradniczek do wstępu. Są to po prostu rzeczy, które stwierdziłem, że chciałbym wiedzieć przed zagraniem w tą grę, a o nich po prostu nie wiedziałem i dowiedziałem się po jakimś czasie. Nie są one jakieś skomplikowane, tylko takie proste, podstawowe rzeczy. Po wejściu do lobby nową postacią wchodzimy sobie pierwsze co to w merchantsów. I tutaj widzicie takie wszędzie wykrzykniki żółte. To oznacza, że jakaś postać ma dla nas misję, questa. Po wejściu sobie w taką postać wybieracie zakładkę quest i akceptuj. Wtedy pokazuje wam się, co macie tej osobie przynieść i co za to dostaniecie. Jeżeli na przykład zdobędziecie jedną czerwoną potkę, możecie ją od razu oddać, klikając Philolightem. Robiąc misję u różnych postaci, nie dość, że dostajemy nagrody, to jeszcze wzrasta nasze zaufanie, ich zaufanie do naszej postaci i dają nam lepsze ceny na swoje przedmioty w sklepie. Bierzecie questy od każdej z postaci, patrzycie sobie, jakie rzeczy zachowywać, jakie zbierać z mapy i jakich nie sprzedawać. Oraz jakie postacie powinniście zabijać, ale to już przy okazji, po prostu grając, będzie wam się ta misja zaliczała. Pierwszą i moim zdaniem najważniejszą postacią na start jest Squire, czyli ten młodzieniec. Po wejściu sobie kliknięcie na niego, mamy tutaj zakładkę Base Gear, czyli to jest podstawowy gear naszej postaci. Na początku nie mamy tutaj za bardzo nic ciekawego i możemy sobie ustawić z tych oto rzeczy to, co będziemy dostawać na start po śmierci naszej postaci. Czyli umieramy, wchodzimy do lobby i od razu mamy to, co sobie tutaj wybierzemy. Najważniejsze jest to, żeby ustawić tutaj potiony, bo nie wiem dlaczego ich podstawowo nie ma, więc zaznaczamy sobie potiony, tutaj potkę z protekcją i przesuwamy tak, jak chcemy, żeby to było ustawione na samym początku. Dodatkowo zmieniamy sobie broń na taką, jaką byśmy chcieli otrzymywać na samym początku zawsze. One są oczywiście szare, wszystkie przedmioty, ale ważne, że możemy to po prostu wybrać, a nie latać z mieczem i tarczą, której nie potrzebujemy, nie używamy albo nie lubimy. Ja na przykład lubię latać z longswordem, więc go sobie tutaj wstawiłem. Dodatkowo potrzebne nam będą pewnie buty, bo jak dają za darmo, to czemu by ich nie wziąć? No i myślę, że z takim ekwipunkiem można to wszystko zapisać. Tak więc klikamy sobie tutaj Set Base Gear, czyli ustaw ten gear jako podstawowy. I jeszcze to nam nie dało tych przedmiotów, tylko trzeba kliknąć Equip Base Gear. I teraz uzupełnia nam to ekwipunek o przedmioty, których po prostu nie posiadaliśmy, albo posiadaliśmy tutaj niezgodne z tym, co wyznaczone. Jeżeli teraz umrzecie, pojawicie się na nowo, to już z tym całym setem. Kolejny ważny merchant, który będzie wam bardzo ułatwiał rozgrywkę, jest kolekcjoner. Sprzedać można u niego wszystkie przedmioty cenne, czyli naszyjniki, pierścionki, jakieś złote puchary i tym podobne rzeczy. Jeżeli czegoś nie da się do niego przerzucić tutaj do sklepu, to znaczy, że on tego nie kupuje i trzeba to sprzedać u kogoś innego. Po wrzuceniu tutaj przedmiotów klikacie Make Deal i daje wam tyle pieniędzy, ile tutaj jest pokazane. Można również sprzedawać inne przedmioty, jak zbroje, miecze i tym podobne u jakiegokolwiek innego sklepikarza. Nie musicie do każdego oddzielnie wchodzić, na przykład ze zbrojami do armorera, z mieczami do weaponsmitha, tylko wystarczy u jednej postaci sprzedać to wszystko. Ceny się nie zmieniają. Po wejściu w naszego zbrojmistrza klikamy tutaj zakładkę Sell i przerzucamy przedmioty, które chcemy po prostu sprzedać. Teraz powiem wam o podstawowych skrótach klawiszowych, o których nie wiedziałem i dużo mi to ułatwiło, przyspieszyło całe przerzucanie rzeczy do sklepikarzy. Jeżeli przytrzymamy sobie lewy kontrol na klawiaturze i klikniemy lewym przyciskiem myszy na jakiś przedmiot, to wskakuje on automatycznie do sklepikarza. Jeżeli chcemy to cofnąć, to po prostu wystarczy prawym przyciskiem myszy cofnąć to do naszego ekwipunku. Natomiast jeżeli chcemy przerzucić przedmioty do naszego stasza, do naszej skrzynki, przytrzymujemy lewy shift, nie kontrol, tylko lewy shift i klikamy prawym przyciskiem myszy. Wtedy było lewym, teraz prawym i wszystko automatycznie przerzuca nam się do naszego stasza. Jeżeli macie wykupioną wersję Legendary, to tutaj macie zakładkę takiej złotej gwiazdy i możecie sobie przekładać przedmioty z jednej postaci na drugą. Pełna wersja gry, czyli Legendary, pozwala jeszcze na kilka rzeczy, takich jak stworzenie sobie większej liczby postaci niż jedna, dodatkowo dostęp do rynku, o którym za chwilkę wam powiem, i dostęp do dodatkowych map o nazwie High Roller, ale o tym też troszkę później. Kolejną ważną rzeczą na start jest zakładka Class i tutaj zmieniamy sobie z Training na Perk and Skills. W
tym miejscu na początku macie jeden slot na swoją pasywną umiejętność, czyli na perki. I wybieracie sobie stąd, który dokładnie skill chcecie mieć przypisany. Czyli wyrzucacie ten i wrzucacie jakiś na przykład inny. Na 5 levelu odblokuje wam się kolejny slot na perka. Na 10 jeszcze jeden i na 15 ostatni, 4. Wtedy macie 4 miejsca i możecie sobie to ustawiać tak jak chcecie. Musicie dobrać sobie to już sami. Dodatkowo na dole możemy ustalić sobie nasze skille. Tak jak widzicie tutaj zakładkę skills. Możemy jakiegoś skilla wyrzucić, który jest pod Q. Tutaj jest pod E, tutaj pod Q. I wstawić tutaj jakiegoś innego, przykładowo Victory Strike. Jeżeli jesteście gotowi już do wejścia na mapę, musicie sobie wybrać jeszcze tutaj serwer. Wybieracie oczywiście EU Central, chyba że jesteście z jakiegoś innego regionu spoza Europy. Ale normalnie jeszcze mieszkając w Polsce wybieramy EU Central Frankfurt i mamy najmniejsze pingi, czyli najmniejsze opóźnienie. No tak. Następnie klikamy sobie tutaj na Dungeon Map i wybieramy mapę, na której chcemy zagrać, czyli jeżeli gracie solo, to wybieracie tutaj mapę z jednym ludkiem. One się rolują, czasami jest tutaj, czasami tutaj, jeden ludek, czasami dwa, trzy. Wybieracie tam, gdzie jest jeden i wybieracie OK i rozpoczynacie rozgrywkę. Wszedłem jeszcze na chwilkę na mojego barbarzyńcę level 30, żeby wam pokazać, jak działa rynek. Wchodzimy sobie tutaj w trade. Trading Master to jest osoba, o której musimy zaakceptować jakby zasady, żeby wejść do tego marketplace'u. No i wybieramy sobie tutaj marketplace. Jest to dostępne dopiero od 20 poziomu postaci i musicie mieć oczywiście wersję legendary kupioną, czyli po prostu kupioną grę. Po wejściu w marketplace widnieją tutaj różne przedmioty, które możecie kupić, ale można też sobie fajnie to wyfiltrować, na przykład wybierając przedmioty epickie, naszą klasę postaci, czyli w tym przypadku barbarzyńca. Chcemy kupić jakąś zbroję przykładowo. Tutaj to nieważne, to jest rodzaj tylko. I tu też w sumie nieważne. Klikamy search. No i mamy od najtańszej do najdroższej, mamy tu 156 stron, rzeczy, które sprzedają po prostu ludzie, inni gracze. Możemy to kupować, sprzedawać, co tylko zechcecie. Jeżeli nie możecie czegoś znaleźć, na przykład na mapie, to możecie sobie tutaj kupić i potem wejść z tym do gry. Po wejściu do gry dołączacie do takiego lobby, gdzie czekacie, aż wszyscy gracze po prostu dołączą do rozgrywki. Najczęściej czeka się tam około 5 sekund i wchodzimy już do oficjalnej gry. Możliwe, że po wejściu do gry pierwsze, co zobaczycie, to po prostu ciemność, ponieważ gra się nazywa Dark and Darker i jest tutaj w chuj ciemno. Pod trójeczką możecie wyjąć sobie pochodnię, dzięki której zobaczycie, gdzie dokładnie jesteście. Po prawej na dole mamy minimapę, gdzie będziemy szukać sobie wyjść, ale o tym za chwilkę, a nad nią czas do zapadnięcia się na przykład tej jaskini, bo na trzech mapach jest co innego. Albo się zamarza, albo rozpada się jaskinia, albo zjadają was robaki. Czyli jeżeli minie ten czas, to po prostu umieracie. Musicie w tym czasie znaleźć wyjście z mapy, plus zdobyć jakieś przedmioty, żeby cokolwiek stąd wynieść, bo o to tutaj głównie chodzi. Waszymi przeciwnikami są boty, NPC, czyli potworki jakieś, plus, o, na przykład takie, plus inni gracze. Wyjścia na minimapie zaznaczone są takimi niebieskimi podświetleniami, na przykład tak jak widzicie teraz na dole windę, jest lekko niebieska, ale bardziej widać takie rzeczy jak lina na przykład, albo po prostu schody. Po dołączeniu do rozgrywki nie można oczywiście od razu wyjść. Musicie poczekać albo do połowy czasu, albo przy niektórych wyjściach do 5 minut, a czasami nawet krócej, czyli otwierają się one dopiero po jakimś czasie. No i chodzi tutaj głównie o to, żeby przeszukiwać loot, skrzynki, zabijać potwory, gromadzić przedmioty, nakładać je na siebie lub wrzucać do plecaka i wynosić z mapy, sprzedawać, być coraz lepszym, mieć coraz lepszy ekwipunek, chodzić na bossy i tym podobne, ale to zostawiam wam do odkrycia. O walce nie będę też się za dużo wypowiadał, bo tutaj wszystko zależy od postaci, od broni, ale pokażę wam, jak na przykład walczę z takim jednym przykładowym stworkiem. Najważniejsze, żeby unikać różnych ataków, na przykład odbiegając albo broniąc się tarczą czy też mieczem przed atakami. Pamiętajcie również, co jest chyba logiczne, żeby celować w głowę, bo zadaje to o wiele większe obrażenia niż w ciało czy tam w nogi. Czym mocniejszy ekwipunek, tym bardziej spowalnia naszą postać, co jest dosyć istotne. Więc jeżeli chcecie szybko się poruszać, to nie zakładajcie na siebie jakichś ciężkich zbrój. Polecam też na początku rozwalać różnego rodzaju takie dzbany, beczki, skrzynki i tak dalej, ponieważ może z nich wypaść, akurat tutaj nic nie wypadło, ale może wam z nich wypaść jakaś biżuteria. Na przykład taka.
Ale nie tylko biżuteria, bo z beczek potrafią wybadać jakieś buty, zbroje i tak dalej. Jeżeli irytują was takie wybiegające pajączki, to wystarczy zniszczyć taki oto dzban, z którego są one stworzone. Po rozwaleniu już nie będą wybiegać. Potki regenerują nam życie razem z czasem pływającym, czyli w ciągu 20 sekund uleczą nas tyle, ile mogą. Dodatkowo mamy też bandaże, które leczą nas od razu. Można też postawić ognisko, jeżeli znajdziecie. I przy nim leczą się wszyscy dookoła, którzy usiądą, literką G. I siedząc, można też regenerować sobie życie bardzo powolutku, ale też się regeneruje, jeżeli macie pasek taki nie na czerwono, tylko na taki lekki czerwony. Pamiętajcie, żeby zamykać za sobą drzwi, żeby was ktoś przypadkiem nie zaszedł od tyłu. Możecie otwierać również niektóre skrzyneczki, niektóre będą zamknięte. Oho, ktoś nam tutaj biegnie akurat. Okej, niektóre skrzynki, jeżeli są zamknięte, to trzeba użyć lockpicka albo być po prostu włamywaczem. Tak właśnie wygląda wyjście. Jest takimi niebieskimi schodkami, na przykład oznaczone na mapie, ale przed sekundą słychać było tutaj kogoś, jak biega. Widzę, że są pozabijane potwory i słyszałem, jak dosłownie przede mną wbiegł tutaj do środka. Jeżeli ktoś wyjdzie jakimś wyjściem, to jest ono zawalone albo po prostu lina zniknie i już inna osoba tędy nie wyjdzie. Musimy szukać innego wyjścia. No i udało nam się uciec, moi kochani. Przyjechała akurat winda w czwartej minucie, 4 minuty do końca. I uciekamy spod ziemi z takim ekwipunkiem. Wchodzimy sobie do kolekcjonera, który może kupić od nas właśnie takie drogocenne przedmioty. Wszystko sprzedajemy, a następnie do zbrojmistrza, któremu sprzedajemy resztę przedmiotów, których nie będziemy po prostu używać. I dzięki temu zdobyliśmy tyle złota. To by było chyba na tyle z rzeczy, które pamiętam i przydadzą się wam na start. Trzymajcie się cieplutko, ale jeżeli wam się film spodobał, to zachęcam do komentowania, łapki i zostawienia suba z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film oraz stream. Trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć.